Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe, witajcie znowu na Życiu Poczciwym. Wracam do żywych, sprzęty naprawione i dzisiaj powiem Wam o praktycznym zastosowaniu wiedzy z psychologii. Zapraszam. Wiecie, jestem takim człowiekiem, który no po prostu nie może grać w gry. Tak sam jakieś tam, czy to MMORPG, czy RPG, czy nawet w karciane, takie jak Hearthstone, bo jak się człowiek wkręci, taki jak ja, to cały czas myśli o tym graniu, cały czas jego umysł coś analizuje, cały czas by grał. A jak nie gra, to by chciał oglądać te filmiki związane z tymi grami. I dlatego nie gram w gry. Nie uważam, że granie to jest jakaś tragedia czy zła rzecz. Jeśli to jest dla Ciebie, to jak najbardziej sobie graj. Ale dla mnie to nie służy to mojej produktywności i w ogóle mojemu życiu poczciwemu. Co ciekawe, że chodziły za mnie bardzo ostatnio gry, bardzo ostatnio ten content gdzieś tam oglądałem, rzeczy z tym związane. Teraz zresztą 2 lata temu nagrałem nawet film, jak znowu też zacząłem grać na chwilę, ale się wykaraskałem z tego. Tym razem, zanim też zacząłem grać, co wykaraskałem się z tego trochę inaczej, bo recenzowałem ostatnią książkę Karola Gustawa Junga i jest wyborna. I teraz, skoro miałem trochę więcej czasu, bo nie robiłem filmów przez zepsuty laptop, sobie ją słuchałem jeszcze raz, bo mam audiobooka akurat tej książki. Przejrzałem na oczy w pewnym momencie, gdy Karol Gustav Jung tam mówi o tym, jak jego pacjenci najczęściej, gdy są postawieni w trudnej sytuacji życiowej, albo robią regres do życia jakiegoś poprzedniego, do dzieciństwa, albo robią taki progres do przodu, gdzieś tam cały czas sobie wyobrażają jakąś przyszłość, której nie ma i nie potrafią sobie poradzić z problemem, który jest teraz. I dzieje się tak najczęściej dlatego dużo zmian, dużo problemów, dużo jakichś wyjątkowych rzeczy się dzieje w życiu, że po prostu ta świadomość tak by chce gdzieś uciec i popycha cię, tak mnie na przykład w tym przypadku popychała do tyłu, czyli robił się taki regres w mojej psychice, bo wracałem do tego, co robiłem całe dzieciństwo. A co to było? Gdzieś tam ludzie. A to było właśnie granie na komputerze. Całą młodość siedziało się i pykało non-stop. I teraz, że też dużo rzeczy się zmienia w moim życiu, zobaczycie to na pewno też na kanale, bo to jest nieuniknione, no ale to nie będę Wam na razie spoilerów robił, zobaczycie. I po prostu przez to chyba, tak mi się wydaje, czyli tak musi być, bo to moja decyzja, czy przez to tak się działo, że po prostu chciałem zrobić regres do przeszłości. Chciałem wrócić do tych czasów, kiedy nie potrzeba było być tak odpowiedzialnym. Nie trzeba było być takim człowiekiem, jakim trzeba być teraz. I ucieczka była właśnie w gry. Robiła się taka, gdzieś tam podświadomie różne sobie potrafiłem dać wytłumaczenia tego. Ale tak naprawdę zrozumiałem dzięki temu, jak Karol tam pisał o swoich różnych pacjentach, którzy się właśnie cofali w przeszłość, do dzieciństwa, do jakichś hobby, które mieli kiedyś, do rzeczy, które zjadały im czas, albo właśnie do nałogów, które już niby pokonali, ale w trudnym momencie znowu one wracały. Zauważyłem u siebie, że to się właśnie u mnie dzieje i gdy sobie to uświadomiłem, dopiero wtedy byłem w stanie przeciwdziałać temu, dopiero wtedy byłem w stanie wyłączyć te wszystkie filmy, które mi się pojawiają, proponowane o różnych grach, o taliach kart, o różnych cudach, które wcześniej bym w sekundę klikał. I to też sprawia, że wiem, ciągle wychodzą jakieś nowe rzeczy związane z grami już ja tego już nie czytam. Ja tego już nie obserwuję. Wszystkie filmy, które mi wyskakiwały na ten temat, nie interesuje mnie, kliknąłem, nie wychodzą już, a nawet jak wychodzą, to zaraz je też wyłączam z moich tam powiadomień. I dzięki temu zrozumieniu, dzięki temu tej świadomości, co się dzieje, dzięki Karolowi Jungowi, który mi to powiedział, udało mi się z powrotem odciąć się od tego, co mi nie służy. I cały ten film i ta opowieść dąży do tego, że zainteresowanie psychologią, zainteresowanie czytanie książek, które mówią coś o psychice ludzkiej ogólnie, mówią o archetypach, mówią o tej podróży bohatera, jest niesamowicie przydatne w życiu i nawet nie wiesz kiedy ta wiedza
może Cię wyzwolić, może Ci pomóc pokonać jakąś przeszkodę, może Ci pomóc wyrwać się z jakiegoś cyklu, który wcześniej zawsze się pojawiał i nie miałeś w ogóle świadomości, że on jest, nie miałeś świadomości, jak go zmienić. Gdy pewnymi rzeczami się interesujesz, pewne rzeczy pochłaniasz, możesz się natknąć na taki moment, kiedy właśnie jesteś przebudzony i widzisz, co się dzieje, zauważasz cykl, przerywasz go wtedy, świadomie. To jest jedyne trwałe wyjście z różnych, i czy to nałogów, czy z takich cyklów w życiu, bo dopóki to nie jest uświadomione, to może to powracać w różnych formach w dalszym życiu. Dlatego tak sobie cenię to lektury właśnie poważnych psychologów, Karola Junga, dlatego tak sobie cenię też czytanie, słuchanie ludzi mądrzejszych ode mnie, bo w pewnym momencie możecie to wyrwać z marazmu, wyrwać z cyklu, który się ciągle powtarzał. Dzięki wielkie za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym filmie jutro, pojutrze i popojutrze. I będziemy się znowu widzieć codziennie, bo mój sprzęt już działa na pełnych obrotach. Życzę Wam wszystkim miłej majówki. Pozdrawiam. Hej!